Zamknąłem 100 widzów w tym wielkim kole za mną i kto ostatni z niego wyjdzie, wygrywa 3000 zł. Jacy zajarani są, ale najlepsze jest to, że jeszcze nie wiedzą, że to jest bon na obóz. Jeżeli ktokolwiek z was dotknie czerwonej linii lub trawy poza czerwoną linią, odpada. I będziecie pod baczną obserwacją wszystkich moich tutaj pomocników, więc jak ktoś dotknie lub wychyli się za koło, odpada. A waszym zadaniem, gałgany, jest przekonać ich do wyjścia z koła w dowolny sposób. Dobra. No jak nie chcesz, żeby ci zarąbali telefon, to musisz iść chyba, nie? Chcesz coś do kamery teraz pokazać? Ja zgarnąłem telefon jednego z uczestników. Może go sobie wziąłeś? Tylko jak dotkniesz trawy, to przegryw. Dla osoby, która teraz wyjdzie, dam 5 dych. Nie! Dobra! Stówę! Jakie sknery, to są za stół, nie wywodzę, więc ich siedem... Dlaczego zdecydowałeś się wyjść? Bo i tak tego nie wygram! Brawo, mądre podejście, ja już więcej pieniędzy nie dam. Okej, okay, słuchajcie, pierwsze utrudnienie jest takie, że musicie nam tutaj oddać wszystkie telefony, jakie macie. Wszystkie! I macie na to 10 sekund! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, poczekaj. Słuchajcie, moi drodzy, Michał, wydaje mi się, że dotknął linii. Poczekamy na laptopa, aż przyjdzie laptop i sprawdzimy to na spokojnie w zwolnionym tempie. O, zrobię tu czapkę. Czekajcie, no! Dziękuję. Nasi pomocnicy cały czas podstępem wyciągali uczestników z koła i tym sposobem odpadło kolejne 10 osób. Przyszedł do mnie laptop, sędziowie obserwują was dalej, a ja patrzę, sprawdzam bar. Kto się pierwszy odezwie, odpada. Kto powinien śmieć jeszcze żart? Wygrywa! Wygrywa coś! Ja mogę. O! Dobra! Mamy go! A co możesz? Opowiedzieć żart. Tak? I wyjść z koła! Oju. Brawo! To był twój żart. No i niestety, jak sprawdzam bar, widać ewidentnie, że Michał dotknął linię. Niestety dotknąłeś linii, więc musisz opuścić koło. Mówię naprawdę, musisz opuścić koło. Dobra. Czas na pierwszą konkurencję, jaką będzie Simon Mówi. Znacie tą grę? To Czajnik Mówi Podskocz! Czajnik Mówi Klasi! Czajnik Mówi Kucni! Czajnik Mówi, żeby wstać! Staj na jednej nodze! O! Zapraszam z koła. Wy też? Jakie bambiki, ej! Antek, niestety podniosłeś nogę. Musisz opuścić koło. Może serce mi się kroi, jak ja mi zapiję. Ten smutek w oczach. Gramy dalej! Klasi! Czajnik mówi, obróć się. Przytul drugą osobę. Mam dla was taką lekką nagrodę pocieszenia dla każdego z was po paseczce, proszę bardzo. Czajnik mówi, zamykam oczy. Ale patrzcie, co ja pokażę wam dopiero dobrego. Otworzył! Otworzył! Dobra, czajnik mówi, że możecie otworzyć oczy. Dobra, wstańcie. Nie wstałem! Ale wstałeś bardzo efektownie, podobało mi się to. Czajnik mówi, żebyście wstali. Czajnik mówi, że teraz gramy w grę, Artur mówi. Artur mówi, biegałem wokół kuka do końca twój, nie? Artur potorturował jeszcze trochę naszych uczestników, dzięki czemu kilku z nich odpadło. Po zakończeniu rundy Justek dostał ciekawą propozycję gry w papier, kamień, nożyce. Dobra. Ja mogę zagrać do jednego. Jeśli przegram, to wychodzę z koła, no. Ale jak wygram, to zostaje dajesz mi. Dobra. Papier, kamień, nożyce. Tak, niestety. W kolejnej konkurencji uczestnicy będą musieli trzymać balon nad głową dwoma rękami. Kto puści swój balon, odpada. Brawo, odpada! Najlepszy! Trzeba mieć charakter! Nie dam się tak łapać! O,
puściłeś! Widziałem, że puściłeś i trzymałeś jedną ręką. No mistrzu, cwaniakował jednym palcem. Cwaniakował jednym palcem. I odpadasz. Potrafisz mi po nosie. Żółto facetem jest facetem! Dziękuję. Co się stało? Nie przejmuj się. Proszę o uwagę. Teraz robimy tak. Ustawiacie się przy linii tak jak przy piątkach. Szybko, szybko. Raz, raz, raz. I biegamy. Biegamy wzdłuż koła. I raz, i dwa, i trzy. Dawaj, dawaj, piąteczka, piąteczka, piąteczka. O, ale no. Jak odpadam? Oj, musiałeś dwoma wróczkami trzymać balon, mistrzu. No kurczę. Przepraszam, tak zbejtowałem. I mam wyrzuty sumienia teraz. Piąteczka, piąteczka, piąteczka. Nienawidzę cię! Co ma jeszcze siłę? Ja, no to biegamy! Raz, raz, raz! Tym zrobi jeszcze szybkie ostatnie kółeczko. Raz, 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 raz! Szybciej! Wytrwają najsilniejsi! Nie musicie już trzymać balonów nad głową. Brawo, przetrwaliście tę rundę! On chce wodę, nie? Zróbmy tak, stawiasz balon tutaj i musisz go rozbić. Jeśli go rozbijesz, nie dotykając czerwonej linii, to dostajesz wodę. Jak? To nie wina. Tą dziewczynę odstawiłeś? Nie, papierkami co zrobi? Do jednego? Trzy, cztery. Nie, to głupio, że wykorzystałem to wodę. Musisz odpadać, niestety musisz opuścić koło po tym balonie. No zdarzy się najlepsze, nie przejmuj się. Artur to po prostu zniszczyciel dobrej zabawy, nie? Dobra, ile mamy koszulek? Kilka mamy. Po co nam te koszulki, Krzysiu? Po co te koszulki po to... z najlepszego sklepu w Polsce, jakim jest hazy.pl? Zapraszam bardzo serdecznie. Po to, że rozdajemy widzom i zobaczymy, kto się skusi pierwszy. Ktoś może by chciał taką koszuleczkę limitowaną najlepszą? Ja! To leży tutaj. No dawaj, no wyjdź ktoś. Ja wychodzę. Tak? Wyszedł. To bierz szybko koszuleczkę, bierz koszuleczkę. Nie było z koszuleczka. Dobra, jeszcze ktoś chce, bo jak nie to idę, już nie ma odwrotu. Daj mi, rzuć. Rzuć. Dlaczego? Jesteś okropny. Ale wiem. Ej, przepraszam. Nie, ale było bardzo dużo. Proszę bardzo, to jest stuwa. Ooo! Jaki rozmiar? Ale już mówię. Dobra, chodź, sprawdzimy VAR, bo ja uważam, że Wiking miał szansę dotknąć trawy. Mi się wydaje, że trawa mu stała, muszę to zobaczyć. Robimy rewanż, kajem papier, on już ze mną wygrał 5 dych, teraz gra o koszulkę. Ale jak przegra, to wychodzi z koła. Ważne pytanie. A to jednak, no co? Czy byś chciał palić Bieszczady? A co to Bieszczady? Dobra, nie, gramy. Nie. Do jednego. Do jednego? No. Papier, kamień, nożyce. Nie! Brawo. Drugi raz. Ostatnia dziewczyna w kole. I 30 facetów. Ja się boję. Moi drodzy, sprawdzałem na warze Wikinga w momencie, w którym Justek bawił się z nimi koszulkami. No i 0-1 koło na warze okazało się, że Wiking dotknął trawy. Musisz opuścić koło. Nie! Jak wygrasz, to co powiesz ojcom? No, że wygrałem. Ja się rozpłaczę. Tak? Jak wygram, tak. Obiecuję. Ja się rozpłaczę razem z sobą. A jak ja wygram, to też się rozpłaczę i trochę przeznaczę na cele heraldyczne. Szkoda mi Wikinga, bo dobry chłopak sobie. W następnej konkurencji widzowie musieli unikać lin poruszanych przez moich pomocników. Nie poradzili sobie z tym najlepiej, bo odpadło aż 14 osób. Myślę, że do top 3 dotrwam, ale nie wiem, czy wygram. Do top 3. Myślę, że do top 3 dotrwam. Ja na tych laserach prawie odpadłem. Prawie dotknąłem. Moi drodzy, do następnej konkurencji wykorzystamy sobie Justka. Zdjął już okulary, Justek będzie z naszym berkiem. Kogo złapie, odpada. Złapiemy dwie osoby, Justek jest na ślepo. 3, 2, 1, go! Nikogo nie ma. Lewo, w lewo, w lewo! Schodek! Prawie, prawie, prawie! Aj, milimetry! Łówka został! Sorry. Pauza! Już tak nic ci nie jest? Nie wiem, czy nosa nie złamałem. Tak chodzisz krupło, no. Ale wiedziałem, że kapek jest w środku. Dobra, kapek, stajesz z boku. Justek, dasz radę, czy nie? No ja nic nie widzę. Justek stoi w środku, tylko się nie rusza, żeby się chłopaki nie zderzyli. Próbuje zmniejszyć pole i też może złapać. Artur szuka i łapie ludzi. Czas, start! Oj, blisko! Brawo, jest popięty! Artur się nie ruszy! Artur, dawaj za rękę! Nie, to
Gdzie ty masz? Dawaj, dawaj, ręka, chodź. Jak ktoś na między rękoma przebiegnie? Dawaj, ręka teraz, Marta, chodź. Szybciej, szybciej! Tu. Dobrze. Przepraszam. Ucieczka. Józek się zmęczył. Dobra, Jordan zastępuje Justka. Ej, gdzie jest środek koła? Zaprowadź do kierunku. Tu jest, chodź. Oj, mamy tu! Dwójka uczestników odpadła, mamy 8 osób, które przechodzą dalej. Mamo, wygram to dla ciebie! Następną konkurencją będzie mecz piłkarski. Podzielimy was na 2 zespoły, 4-4. Kto wygra mecz, przechodzi dalej. Drużyna, która przegra, odpada. Kapitanami obu drużyn zostali Arturo i Jordan. Wylosowaliśmy składy i przyszedł czas na naradę. Ważne to jest strzelać do bramki. Nie wychodzi z koła. Ale nie wychodzi z koła. Mamy taktykę prostą. Wygrać. Chodźcie, chodźcie. Uwaga. Ale, tylko żeby... Dawaj! Spartanie! Gramy 10 minut. Wy nie możecie wyjść za koło. Wasi bramkarze nie mogą wejść do koła. Czy jesteście gotowi? Tak. Gramy! No, graj! Dzieciaki miały szansę strzelić, przesuwamy bramki. No, tak. Tyle? Naprawdę jest ciężko. Wiesz, to wygramy. Wygramy na ludziach. No, dobry strzał! Ajajaj! Dawaj. Ej, wyszedł. Czerwona kartka, mój drogi, musisz opuścić koło. Przegraj na drugi. I uderz! O kurde! Co oni zrobili? Ej! Następnie postanowiliśmy sprawdzić, czy uczestnicy subskrybują moje kanały. Okazało się, że dwójka z nich nie miała suba na żadnym kanale, więc musieliśmy wyeliminować jedno z nich. Uwaga, gadki, jedno nie subskrybuje w ogóle żadnego kanału, drugie nawet nie ma konta, więc nie wiem, jak on ogląda YouTube'a w ogóle. Trzeba to rozstrzygnąć mimo wszystko. Papier, kamień, nożyca? I będzie to papier, kamień, nożyce na YouTube'owy sposób. 3, 4, ry, 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 ry. 2-2! Decydujące, papier, kamień, nożyce. 3. Kamień! Ryk! Nie! Widzisz? Widzisz? Dzięki mnie! Ja powiedziałem kamień! Szkoda bardzo, ale niestety musisz opuścić koło. Ale nagroda, pocieszenie przed opuszczeniem trzy koła, koszuleczka. Dziękuję ci ślicznie za udział. Patrz, powiedział, że będzie w top 3. Powiedział, że będzie w top 3, Gałka. Mówiłem, że wygram i wygram. Wygram! Na początku myślałem, że odpadnę jakieś 21 razy. Ale teraz, jak jestem w top 3, to myślę, że odpadnę w top 2. Mega się cieszę. I zarazem mega się stresuję. Ale jak nie zaszłaś aż tak daleko, to musisz teraz wygrać. Muszę, nie mogę odpuścić. W przedostatniej rundzie uczestnicy, którzy już odpadli, będą ustawiali się za jedną z trzech osób, które dalej są w grze. Nie wiedzą jednak, co oznacza to, że ustawią się za daną osobą, więc ich wybór jest całkowicie losowy. W rzeczywistości ilość głosów na daną osobę przesądza o jej symbolu na monecie. Osoba z największą ilością głosów to orzeł, z najmniejszą reszka, a osoba po środku to kant monety. Po tym, jak wszyscy uczestnicy zagłosowali, rzuciliśmy monetą, a wylosowana osoba odpadnie. Orzeł, odpada Karolina. Reszka, odpada Oski. Od razu wam powiem, że wy nie typowaliście osoby, która odpada, ani która zostaje. Rzucaliśmy monetą, dlatego Dawid był bezpieczny, bo miał pośrednią liczbę głosów. Miał kant i akurat kant nie wypadł. Spośród waszej dwójki na ziemię upadła moneta. Tym samym po upadku monety okazało się, że do finału poza Dawidem dostanie się tylko jedna osoba. Tylko jedna osoba. No weź! I będzie nią uczestnik obozu. Karolina. Niestety, Oski. Ale miałeś rację. Miałeś rację, byłeś w top 3, jesteś w top 3, udało ci się to, ale no niestety tak wybrali uczestnicy obozu. Tak wybrał los, musisz opuścić koło. W finale pozostała dwójka uczestników, Karolina i
I Dawid, kto z nich zwycięży, możecie napisać teraz w komentarzu. A finalną konkurencją będzie bomba. Wiecie, o co w bombie chodzi? Nie. To jest nasza bomba. Podajecie sobie bombę w momencie odpowiedzi na pytanie. Jak odpowiesz poprawnie na pytanie, przekazujesz bombę Karolinie. Jeżeli nie udzielicie poprawnej odpowiedzi, dalej trzymacie bombę w ręku. Komu bomba wybuchnie w rękach, ten niestety odpada. Zagrajcie w papier, kamień, nożyce do jednego. Kto będzie zaczynał? Przegrany będzie zaczynał. 3, 4. Dawid, zaczynasz? Zegar wystartował, moi drodzy. Mamy tam odpowiednią liczbę czasu. Mamy czas. Dawid jest pierwszy. Także, mój drogi, pierwsze pytanie do ciebie. Ile subskrypcji ma kanał Czajnik? Możesz pomylić się o 50 tysięcy. 1 007 000. Niestety nie, to jest błędna odpowiedź. 1 850 000. Jakie dwie litery występują najczęściej w alfabecie? W alfabecie. C, Z. A i E. Ile obserwujących ma Instagram Czajnika? Możesz pomylić się o 5 tysięcy. Nie wiem, 54 tysiące? Tak mało? Nie wierzę, 286 tysięcy. Obserwujcie Insta. Jaka jest najwyższa góra na świecie? Góra Mount Everest. Mount Everest, poprawna odpowiedź. Jak mam na imię? Sebastian. Jak to jest niemożliwe, to jest naprawdę. Ilu księży występowało w filmie Znać Księdza? 6. Księży. 1. 2. Jest. 2 było księży. Ile jest kolorów tęczy? 7. To jest poprawna odpowiedź. Jaki kolor oczu ma Justek? Zielony. Niebieskie. Kto wygrał odcinek Drogi versus Tani Box? Ostry. Ostry, brawo. Co jest cięższe, kilogram piór czy kilogram kamieni? Kilogram kamieni. Kilogram kamieni? Kilogram to kilogram. To nie jest poprawna odpowiedź. Messi czy Ronaldo? Ronaldo. Messi, chłopie! Jakiego koloru jest nasze kółko? Nasze kółko czerwonego. Czerwone, poprawna odpowiedź. Ile subskrypcji ma kanał Czajnik 2.0? Możesz pomylić się o 50 tysięcy. 100 058. No, 1 040 000. No dobra. Ale było blisko. Co jest dalej? Księżyc czy Australia? Księżyc. Księżyc, poprawna odpowiedź. Co jest pełne dziur, ale potrafi zatrzymać wodę? Lawa. Miałeś ewidentnie trudniejsze pytania, niestety. Ewidentnie trudniejsze pytania miałeś, no ale mi poradzi, że tak to trafiło. Ty bardziej płaczesz niż on. Nie mówiłem, że będzie znowu płakała 5 razy, 7 razy, 10 razy. Ale zasubskrybujesz już kanał. W sumie to nie ma znaczenia, bo w poprzedniej konkurencji Karolina dotknęła liny, co zresztą Jordan widział. Nie wiem, czemu nic nie powiedział wcześniej, ale czujne oko montażystów dostrzegło to kłamstwo, dlatego nagroda główna w postaci bonu na obóz w przyszłym roku trafi do Dawida. Tym samym ten film dobiegł końca.